Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś, przynajmniej do południa, będę miał pracę na zewnątrz budynku, ponieważ przyroda chce pochłonąć ten dom. Ledwo widać wjazd. To wszystko jest do przecięcia. Już sobie tutaj nawet zacząłem coś działać i przycinam po trochę. Na strych raczej nie wejdę w najbliższym czasie, bo jest ostatnio bardzo gorąco i tu jest problem, ponieważ tam jest ze 30 parę, 40 stopni, więc no siłą rzeczy po prostu tam nie wejdę. Mówiliście, żebym nie kosił trawy, bo szkoda czasu. Macie rację, będę liczył na to, że ta trawa skosi się sama. Mam ważniejsze rzeczy do roboty, jest remont, a wcześniej jest sprzątanie. Ta dżungla nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że to się skosi samo. Nie będzie trzeba się tym zajmować. Także to mnie już nie interesuje. Ale jak mocno będę chciał, żeby się to samo zrobiło, to myślę, że się samo zrobi, nie? Możemy sprawdzić. Jak w coś się bardzo wierzy, to się zdarza, nie? O, no i skoszone. Tylko pomyślałem i już zrobione. Świetna sprawa, od tej pory już tylko tak się będzie kosić trawę. Będę miał nadzieję, że się sama skosi. Plan jest taki, że dziś to wszystko trafia do Ducato. To są tylko papiery, gazety. Nie te takie stare, tylko te, które mogą być wyrzucone. Będę musiał wyjść mimo wszystko na strych, bo tam jest też dwa razy tyle tych worków. A chciałbym uprzątnąć wszystko, tylko że tam na jednym wdechu, bo inaczej to się ugotuje. Ale zabieram to wszystko dziś do SPG, mam czas do 16, więc ogromna ilość czasu. Zniosę, zawiozę, może nawet nagram tam coś z samochodu. Wszystkie wory wyniesione, ja ledwo żyję, bo na górze jest naprawdę piekło. Pytanie do tych, co ewentualnie ogarniali taki temat. W tym momencie od razu mówię, kamerę mam na wysokości wzroku i teraz jak wchodzę na górę, to jest fajnie, przyjemnie chłodno. Temperatura taka jak na parterze. Tutaj jestem teraz na połowie wysokości. W tych pomiędzy tą sienią, tym przedpokojem, a tutaj tymi drzwiami jeszcze jest pod samym sufitem otwór. Tak sprytnie ktoś lampę zmontował, że część lampy świeci do środka, część na zewnątrz. O, światło jest i tu, i tu. Do tego momentu jest jeszcze fajnie ciepło. Fajnie chłodno i jak wchodzę tutaj, już się czuję wyraźną różnicę, ale jeszcze delikatnie wieje z dołu, ale jak jestem tutaj, jeszcze nie do końca na tym, na podłodze, tutaj już jest piekło, naprawdę ciężko oddychać, ciężko się ruszać, czuć od blachy taki żar. No wiadomo, jest gorąco i tak dalej. Czy jakbym tam u dołu przed wejściem zamontował taki wentylator, który by mi to powietrze tłoczył na górę i wypychał to ciepło ze strychu, czy to by miało rację bytu? Okna są, szyby są popękane w sumie. Tu jest popękana, tam chyba nie, ale generalnie można te okna otworzyć. Tutaj jest... To miał być wywiecznik, chyba z kuchni jest wentylacja, ale nie widać tego, bo jest ciemno. Rura jest na strychu, nie jest wsadzona w przewód kominowy. Dodatkowo tutaj w tym miejscu są te okienka. I tutaj jest tylko siatka, więc tutaj powietrze może po prostu się ruszać, pracować. Tam nawet widzę, że siatki nie ma. Więc pytanie, co mógłbym zrobić, żeby ewentualnie to powietrze na strychu wymieniać? A, jeszcze jest wyjście na dach. Znów pokazuję coś, czego nie widać, ale tu mam już... Fajne krzesełko, nawet go nie widziałem. I tutaj jest wyjście na dach. Jakbym to wszystko pootwierał, odpaliłbym dmuchawę tam na dole, to co? Dałoby się tutaj wytrzymać?
Bo mówię, ja strych mnie bardzo trzyma. Ja nie zrobię nic, nie zdejmę blachy, nie zacznę robić dachu, póki ze strychu nie zniknie 95% rzeczy. Wiadomo, że coś może zostać z tych takich grubych tematów. Tu mogą być te, nie wiem, te łóżka, te rzeczy. To może zostać. Ja to zabezpieczę i nie będę tego znosił. Natomiast no to wszystko musi, wiadomo, zniknąć. Czy to ma sens? Czy to ma rację bytu? Czy jestem w stanie w ten sposób obniżyć chociaż o parę stopni temperaturę, żeby działać? Patrzcie. To na inny czas, ale fajne radyjko lampowe. To są bardzo proste konstrukcje, więc najprawdopodobniej nawet działa. Będę chciał to uruchomić. Może na którymś z odcinków spróbuję. Skrzynia, ale to jakaś taka nowsza, widzę, zbita z desek, to pewnie jakaś skrzynia robocza. Kurczę, schodzę stąd, bo koniec świata. Jeszcze raz, pytanie do tych, co ogarniają takie tematy. Czy to ma prawo działać? Bo jak nie będę miał temperatury niższej, no to strych na kilka, może nawet miesięcy znika z vlogów. Vlogi też będą rzadsze, bo nie będę nagrywał, jak nie wiem, okopuję fundament choćby, czy cokolwiek robię. To wiadomo, naświetlę, nakreślę, ale nie będę robił godzinnego materiału skopania w ziemi. A tu jest mnóstwo ciekawych rzeczy i one najprawdopodobniej zostaną tutaj uwięzione do jesieni, aż temperatura zniknie, spadnie na niżej. Czy już mówiłem, że... Dobra, ja spadam, bo ciężko oddychać. I teraz tak, schodzę, zejdę tyłem, żeby tutaj było wszystko widać. Już schodząc czuję, że jest super. Już normalnie wiaterek. Jakbym wszedł do pomieszczenia klimatyzowanego. Tu już jest idealnie. No i tam na sam dół, wiadomo, tam już jest super. Pomóżcie. Teraz tylko ten urobek do samochodu i do spółdzielni. Do SPGK. Myślę, że jeszcze czynne. Pozbędę się tego i będzie miejsce na kolejne. Pozostaje mi tylko załadować śmieci na samochód i jazda. Tutaj jeszcze mam troszeczkę takich, jakiś tam kołder, jakiś koców, jakiś takich narzut. To poleci do schroniska dla psów. Tego zawsze w zimie brakuje. A mam kilku troli na tym, na kanale, takich, którzy się czepiają wielu rzeczy. Wszystko jest ukartowane, wszystko jest podstawione, więc do ich wiadomości to nie jest dla zwierzaków, to jest pod publikę, po prostu, żeby było więcej wyświetleń, żeby było więcej lajków, żeby było więcej subów. Dzięki temu właśnie te subskrypcje. Cześć, jestem, nie wiem, czego chcieliście mnie widzieć, a nie tylko słyszeć, ale jestem. Dla tych bardziej wrażliwych na to, co mówię, przepraszam, że nie w garniturze, ale pracuję. W ogóle ostatnio jest mnóstwo fajnych komentarzy, które dają dużo rad, dają mi dużo tam właśnie pomysłów na to, co mam robić, prowadzą przez ten cały temat. No ale są też komentarze, w których się czepiacie niektórych rzeczy, takich, których ja nie zmienię. No nie ma takiej opcji, żebym, nie wiem, w jaki sposób się zachowuję, w jaki sposób się wyrażam i nagle na waszą prośbę zmieniłbym ten sposób wypowiedzi. No nie da się. Są też takie komentarze, które prędzej spodziewałbym się hiszpańskiej inkwizycji niż takich komentarzy. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Na przykład, nie wiem, dla kogoś wulgarne jest, że powiem ja pierdzielę, albo że się upaćkałem. No upaćkałem się, to się upaćkałem. No, mogę to jakoś inaczej powiedzieć, ale to nie byłoby po mojemu. Także tak wyglądam. Minus to czerwone na twarzy. No to zazwyczaj tego nie ma, ale dzisiaj przewaliłem kupę kilogramów.
Byłem też na strychu całkiem długo, bo musiałem te worki znosić. Ledwo żyję. Tutaj jest 32 stopnie. Do przodu. Patrzcie, co mają na wysypisku. Skąd to ktoś wyjął? Widać, że jest mocno nadszarpnięte. Trzęsę się, ale to nie ręka, tylko samochód. Mam diesla. Co to jest? Znaczy, wiem, co to jest, ale skąd to ktoś wytrzasnął? Może też z jakiegoś strychu, tak jak u mnie. Poza wywożeniem śmieci z tych ze strychu i tych zgromadzonych gdzieś tam niżej, głównym celem na dziś jest opróżnienie tej biblioteczki. Biblioteczka nie będzie raczej jakaś mega stara, w sensie jej zawartość. Tutaj są rzeczy babci i dziadka, czyli już nie tych takich tam najstarszych. Znaczy, zakładam, że są ich rzeczy. Widać nawet po tytułach książek, że dziadek chyba jakiś był od westernów, ale generalnie jakieś takie świeższe tematy. No i może coś tam jeszcze też ciekawego się trafi. Cały czas nie znalazłem odznaczeń pradziadka, więc może coś tutaj będzie, jeżeli w ogóle się zachowały. Także tutaj jeszcze może pokażę, fajna rama. Drewniana. Także tutaj wyciągam wszystko, książki do pudełek. Będę patrzył później, co tam z nimi, jakieś inne rzeczy. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Jak będzie coś ciekawego, to będę się włączał. Wspomniałem żonie, że zjadłbym leczą, bo lubię jej. W sumie już sezon na to. Mówi, że nie ma problemu. Dała mi cukinię, żebym sobie zasadził i mówiła, że mi zrobi leczo. Myślałem, że kupi w sklepie, ale ale nie. No to na leczo jeszcze będę musiał chwilę poczekać. No i jest. Zasadziłem najlepiej, jak potrafiłem, czyli brejak. Ale coś czuję, że i tak tam z otchłani, o tam się czają sarenki i one mi to wpierdzielą wszystko. Mam nadzieję, że wyraz wpierdzielą nie jest na czarnej liście wyrazów, których nie mogę używać. No co, jest. Wracam do swoich zajęć.
Minęła chwila, dłuższa chwila. Udało się dwa wielkie pudła wypełnić. Jedna wąska szafka plus to w sumie jedno piętro. Jak widzieliście na timelapsie, tutaj niewiele było, to są tylko jakieś alkohole. Tu nawet coś jest w tej karafce, jakieś brandy, trochę ruskiego, koniaku. Nawet pełne butelki. Trochę drobiazgów. I jeszcze zostały. Jeszcze została cała jedna szafka i. Aha, i teraz tak. Tutaj są fajne książki. Nie wiem, czy fajne co do treści, ale dużo jest książek z lat 20. 20-30 lata. Więc sam wiek książki robi wrażenie. Robię nowe, składam nowe pudełko i no i kończę to plus to. Później w podsumowaniu pokażę, co tam się w tych książkach dzieje. No i udało się to opróżnić. Sama półka, sama szafka jest bardzo fajnie skonstruowana, bo zwróćcie uwagę, ma nacięcia, deseczki, które się wyjmuje i można regulować dokładnie, ile chcemy mieć półek i na jakich wysokościach. Więc całkiem fajnie. W ogóle zobaczcie też, to jest stare, dosyć. W jakim stanie jest drewno w tym? Chyba w dobrym. Albo ta szuflada była robiona, ale nic mi o tym nie wiadomo. Nawet tutaj można zobaczyć, w jakim stanie jest drewno. Całkiem nie posunięte przez czas. Okej, ja wezmę tylko stąd kilka książek, żeby wam pokazać, co tu się fajnego dzieje. I pójdę w lepsze oświetlenie i pokażę, co znalazłem. Tutaj też jest kilka fajnych rzeczy. Te też wezmę i omówię. No to działam. Dobrze, na początek takie fajne pudełeczko. Zrobione jakby z takiej trawy, trzciny. W środku to jakaś papierośnica, fajna, posklejana z wielu kawałków, całkiem fajnie to zrobione. Dalej znalazłem medal od prezydenta, jeszcze wtedy Kwaśniewskiego, za długoletnie pożycie małżeńskie. Dla babci z dziadkiem i dla dziadka z babcią. Oboje wytrzymali ze sobą całkiem sporo lat. Znalazłem też taki krzyż. To też chyba raczej dziadków niż pradziadków, bo dosyć nowa obudowa. Lufkę do papierosów drewnianą. Fajnie rzeźbioną. Mosiężny nóż do
do papeterii, tak się mówi. Do otwierania listów z taką fajną główką. Nie wiem, czy dobrze celuję w kamerę, ale może tak. Książki. Najpierw te takie, no, stare, ale nie najstarsze. Od razu mówię dla ludzi wrażliwych, będę macał gołymi rękami te książki, więc jeżeli macie słabe nerwy, to po prostu wyłączcie, odejdźcie od odbiorników. 20 książek, 20, nie, 18 książek dzieła Aleksandra Dima. Książki z 1928 roku. Wziąłem tylko 5, bo nie będę nosił, nie, przynosił tu wszystkich, ale kilkanaście książek właśnie tego francuskiego pisarza. Tutaj jest 29 rok, tu jest 28 rok, 27. No i tam w tych latach 29 znów, 28 i jeszcze kilkanaście innych. Kolejne stare książki. Generalnie nic mi nie mówią tytuły. Nie wiem, czy są ciekawe, czy nie są ciekawe, ale są po prostu dosyć stare. Akurat na tej nie ma daty. Spróbuję na innych odnaleźć, ale to jest też przedwojenna książka. Tu akurat 35. Więcej. Tutaj też nie mam daty, albo nie mogę jej odnaleźć. Trzydziesty ósmy. Tutaj też fajna, pisma poetyczne, Adam Mickiewicz. Książka z roku 1914. Taka książeczka. Bardzo, bardzo ładna. No, tych książek jest całe mnóstwo. Praktycznie jedna półka. 1926. Praktycznie jedna cała półka w bibliotece to były takie właśnie książki. No i następna książka z 26. No i tych książek jest, jak widzieliście, na tamtej szafce całe mnóstwo. Ale fajne znalezisko. To jest znów klaser ze zdjęciami. Trochę wieje pustką w środku, ale samo wykonanie jest ciekawe. Jakieś metalowe wstawki, skóra, bardzo gruba okładka. Stronice są takie na złoto. Fajna klamra. Naprawdę coś ciekawego. A w środku znów trochę zdjęć z epoki. Niektóre nowe twarze. Moda przedwojenna. I chyba też jest motyw wujka Mariana, chyba tak? Ze Stanów. On się nazywa Marian? Chyba Marian. Jakieś zdjęcie ewidentnie amerykańskiego domku. Ten człowiek w kapeluszu. Tutaj też na jednym zdjęciu jest z jakąś kobietą, podpisał, żebyście tam nas nie obsmarowali, bo ta fotografia to mój własny wyrób. Czyli prawdopodobnie sam sobie to zdjęcie zrobił z jakiegoś statywu i wysłał do Polski. Znów jakieś zdjęcia. No, dużo pustych miejsc, ale dużo też fajnych kolejnych zdjęć. Niektóre twarze już kojarzę, innych nie widziałem. Bardzo ładny temat.
Dziesięciolecie Polski Odrodzonej to jest księga pamiątkowa 1918-1928. To już pokazywałem na początku, w pierwszym odcinku serii. Też coś, co muszę przejrzeć, bo nie do końca wiem, co to jest. To jest najprawdopodobniej zbiór kilku jakichś tam publikacji zszytych razem w jedną taką księgę. Następny klaser, tym razem bez zdjęć, ale za to z bardzo fajnymi starymi pocztówkami. Dużo ich tutaj jest. To nie są żadne zdjęcia, ale bardzo, bardzo stare pocztówki, które też wyglądają jak nowe. Oczywiście pocztówki były wysyłane i tutaj są jakieś tam prywatne informacje. Ta jest na przykład z 1934 roku. O, też do przejrzenia w wolnej chwili. Tu jest coś ciekawego. Chwileczkę. Dzwonił telefon i musiałem odebrać. Żona się martwi, czy żyje, czy nie żyje. Jeszcze żyje. Dobrze, i teraz tak. Tutaj mam coś ciekawego, jak wiele tych tutaj ciekawych książek. Brodziński, zatytułowany Wiesław. I teraz nie wiem, czy ta książka jest... Tu tak ładnie zdobione kartki. I tu jest coś takiego. K. Brodziński, Wiesław, Sielanka. Wstęp krytyczny i życiorys autora. Warszawa, nakład Maurycego Orgelbranda, 1886. I teraz nie wiem, czy to jest 1886 roku, czy to dotyczy się tej informacji. W każdym razie coś takiego. O śpiewaku Wisława. Tak jak powiedziałem, nie wiem, co to jest, bo jeszcze nie sprawdzałem, ale jak to nazwać? Brakuje mi już słów. Ilustracje są, już mówię czyje, bo jest napisane na początku, Juliusza Kossaka. Ilustracje są Juliusza Kossaka. I też te ilustracje są zabezpieczone pergaminem. Taki przykład. Muszę jeszcze zbadać, co to jest. I już zepsułeś. Ale będzie hejt. Nie dość, że brudnymi łapami miętolę taką książkę, to jeszcze zepsułem. Tą książkę też widzieliście już w pierwszym odcinku. Jest to Quo Vadis w średnim stanie technicznym. Z 1902 roku. Raczej nie reprint, ale wydrukowano oddzielnie 115 egzemplarzy numerowanych, z których 1 do 15 na pierwszy japoński. Oczywiście nie umiem czytać. Na papierze japońskim, czyli pierwsze 15 było na jakimś japońskim papierze. No, trochę już oberwało to Quo Vadis, ale jest. Stan średni, jakieś tu były ubytki, było to naprawiane, swoje przeżyło. I już takie mniej ciekawe dokumenty ze spółdzielni. Poprosimy datę. O, zdjęcia następne. No, chyba nie powiem wam, z kiedy to jest, ale było między tamtymi książkami, tymi właśnie Quo Vadisami i tym Wiesławem. Ale to chyba z uwagi na gabaryty, bo tam
inne miejsce by się ta książka nie zmieściła, tak po prostu. No nie mam daty, ale coś starego. I ostatnia. Do góry nogami. Pismo Święte w obrazach. Chyba też pokazywałem w pierwszym odcinku. Tutaj może będzie data, a może i tej daty nie będzie. Ale bardzo fajna wersja. Bardzo. Jestem niezdarny. Nie ma daty. Może ktoś sobie odnajdzie, z kiedy to może być. Nie jest nic napisane. I to koniec dzisiejszych zmagań z przeszłością. Wyszło z tego, tu są 4, 2 i 2, 4 takie pudła i jedno to pudło. Plus tam jeszcze pół pudełka książek. W połowie jakieś westerny. Nic ciekawego. Plus tam te stare książki, które jeszcze nie są w pudłach. No całkiem sporo. Nie spodziewałem się, że aż tyle z jednej takiej biblioteczki. Ale całkiem fajnie. I teraz nie wiem, jak to będzie organizacyjnie w przyszłym tygodniu, bo jeżeli nie uda mi się wyjść na strych i czegoś tam porobić, no to będę robił wokół domu. Ale to właśnie te nudniejsze rzeczy, więc możliwe, że nie nagram żadnego materiału. Tylko po prostu pozbieram z kilku dni coś i może wtedy posklejam. Nie wiem, czy zdążę do przyszłej niedzieli. Ale jakby się coś zmieniło, to raz, że będę Was informował, a dwa, że postaram się coś jednak wstawić. Także jeżeli znaleźliście coś ciekawego dla siebie w dzisiejszym materiale, no to zapraszam do komentowania. Poproszę łapkę w górę. Jeżeli miętolenie gołymi łapami starych książek było niefajne, to oczywiście łapka w dół. Zostało użyte słowo, wyraz ja pierdzielę, fajnie i tak dalej, więc no, nadużyłem Waszej cierpliwości co niektórych. No ale życie płynie do przodu. Ja się pakuję, zbieram, biorę te cenniejsze rzeczy ze sobą i co? I do następnego. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Zapomniałem o najważniejszym. Już bez mikrofonu, więc mam nadzieję, że mnie jakoś słychać. W tej chwili, to jest sobota wieczór, mam 5543 subskrypcje. W zeszłym tygodniu był special na... Planowałem na 1000 subskrypcji, wyszło, że na ponad 4000. W tej chwili jest 5543. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo to jest ogromna ilość. Powtórzę się po prostu. Dzięki za to wszystko. Jesteście super. Najgorzej, że teraz czuję dużo większą presję wyświetlania tych materiałów, tworzenia tych materiałów, przede wszystkim tutaj całej tej roboty. Mam nadzieję, że to się przekuje w coś pozytywnego, a nie odwrotnie. Trzymam kciuki za to, żeby się udało. Jeszcze raz dzięki i tym razem już do usłyszenia.